w przypadku cechy statystycznej czy też zmiennej losowej, która przyjmuje wartości odnotowywane na wyłącznie skali nominalnej, można również wykonać pewną analizę, na przykład wartości modalnej, czyli inaczej mówiąc, najczęściej występującej. Wartość dominująca to jest taka wartość, która ma największą liczebność występowania spośród tych trzech wariantów zmiennej pod tytułem, gdzie mieszkamy. Najwięcej było wyników osób, które odnotowywały zamieszkanie w kamienicy. Dlatego też możemy od razu określić, że to tutaj kamienica będzie przyjmowała te wartości najczęściej występujące. Możemy to określić na podstawie tutaj rozkładu liczebności, odczytując, gdzie ta liczebność jest największa, lub też możemy kierować się prawdopodobieństwem wystąpienia, czy też częstością występowania danego wariantu. Jeżeli obliczymy sobie prawdopodobieństwo jako ile było takich przypadków przez sumę wszystkich analizowanych przypadków, można określić prawdopodobieństwo wystąpienia każdego z tych trzech wariantów cechy mierzonej na skali nominalnej i wybrać taki wariant, dla którego prawdopodobieństwo jest najwyższe. I jeżeli tu liczebność była najwyższa, to również możemy w tym momencie spodziewać się tego, że w rozkładzie częstości tej względnej, czyli w tym prawdopodobieństwie, ten wynik będzie największy, a więc wartością modalną, inaczej mówiąc, dominującą czy też występującą najczęściej, w tym rozkładzie będzie kamienica. Jeżeli umiemy określić, że ta występująca najczęściej wartość tej zmiennej losowej na skali nominalnej, czyli takiej bez żadnego uporządkowania, gdzie można określić tylko, jaka jest częstość występowania, czy też bezwzględna, czy względna, możemy również określić, jakie jest prawdopodobieństwo właśnie występowania tej modalnej, i to może nam służyć do wyznaczenia tak zwanego błędu modalnej. I można powiedzieć, że błąd modalnej jest z definicji traktowany jako prawdopodobieństwo niewystępowania wartości dominującej, czyli można powiedzieć, że to jest po prostu suma prawdopodobieństw dla pozostałych wariantów, które nie są wariantem dominującym. Można też to policzyć, właśnie jak zaznaczyłam, jako sumę tych dwóch wartości, pozostałych niż ten wariant dominujący, lub też skorzystać ze wzoru, który mówi o tym, że jak mam określić, jakie jest prawdopodobieństwo niewystępowania wartości dominującej, to od jedynki odejmujemy prawdopodobieństwo zdarzenia przeciwnego, czyli występowania wartości dominującej. Ten sposób może być zdecydowanie taki przyjaźniejszy, łatwiejszy do wyznaczenia.